Dzień dobry, cześć, Rafał Adamek, Coffee Bar Academy. W poprzednim filmie pokazaliśmy Wam 7 podstawowych błędów latte art. Ale dostaliśmy od Was mnóstwo pytań odnośnie teksturowania mleka, stąd dziś postanowiliśmy rozłożyć mleko na czynniki pierwsze i opowiedzieć Wam o wszystkich błędach, które powstają podczas teksturowania. Zapraszam na film. Na rynku możemy spotkać wiele rodzajów mleka, różniącego się od siebie zawartością białka czy też tłuszczu. Mamy również mnóstwo popularnych napojów mlecznych imitujących mleko, takich jak owsiane, kokosowe, sojowe czy migdałowe. My wybraliśmy mleko dla baristów, gdyż jego formuła jest tak skonstruowana, żeby zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających baristów. Warto wspomnieć, że szkoła Coffee Bar Academy współtworzyła ten projekt. Mamy nadzieję, że nasza pasja i zaangażowanie w tworzenie tego projektu będzie widoczne na każdym wykonanym przez Was latte art. Kiedy mleko mamy wybrane, musimy wybrać dzbanek, na którym chcemy pracować. Przed nami trzy wielkości dzbanków: 0,3, 0,6 oraz litr. Są to najbardziej znane, popularne dzbanki w kawiarniach. Do dzbanka 0,3 dozujemy około 190 ml mleka. Do dzbanka 0,6 300 ml, a do dzbanka litrowego 450. Zwróćcie uwagę na to, że każdy z tych dzbanków może mieć wyżej lub niżej dzióbek. Stąd pierwszy test, czyli położenie dzbanka na wadze oraz nalanie odpowiedniej ilości mililitrów, pokaże nam, ile mleka należy do dzbanka nalewać, a później będzie odbywało się to automatycznie, jeżeli nabierzecie wprawy. Zanim przejdziemy do nalania mleka do dzbanków, musimy zwrócić uwagę na temperaturę. Temperatura mleka w fazie początkowej powinna wynieść między 6 a 8 stopni Celsjusza. Dzięki czemu skrócimy fazę napowietrzenia, a wydłużymy fazę polerowania i mleko będzie dużo bardziej emulsyjne, jogurtowe i aromatyczne. Wybór odpowiedniej wielkości dzbanka ma wpływ na to, jaką kawę chcemy przygotować. Do jednego cappuccino możemy użyć dzbanka 0,3, ale wymaga to zdecydowanie większej wprawy. Dzbanek 0,6 używany jest zazwyczaj w przypadku 2 razy cappuccino bądź cappuccino i caffè latte. I dzbanek litrowy pozwoli nam na przygotowanie 2 razy caffè latte bądź caffè latte i caffè latte macchiato. Najważniejsze jest to, aby po spienieniu mleka w dzbanku zostało jak najmniej mleka, gdyż zależy nam na tym, żeby nie było strat. Zanim przejdziemy do teksturowania mleka, chciałbym zwrócić uwagę na kilka błędów, które powstają podczas pracy z ekspresem. Pierwszy to nieczyszczona dysza. Nieczyszczona dysza przede wszystkim brzydko wygląda, ale również może doprowadzić do zatkania dyszy, co spowoduje stratę ciśnienia i uniemożliwi nam odpowiednie steksturowanie mleka. Druga opcja to praca jednostronna. Wielu z Was bardzo mocno upiera się, abyśmy pracowali tylko na jednej stronie ekspresu. A ekspres ma dwie dysze, stąd poznanie odpowiedniej techniki teksturowania mleka pozwoli nam na rozłożenie odpowiednio siły po dwóch stronach i nie doprowadzimy do takiego momentu, gdzie jedna dysza przestanie nam funkcjonować, a na drugiej nie będziemy potrafili spieniać. Oczywiście zasada pracy na dwóch dyszach obowiązuje przy ekspresach dwu- bądź trzygrupowych. Ekspresy jednogrupowe posiadają jedną dyszę, stąd tym bardziej musicie nią dobrze dbać. I ostatni element to trzymanie dzbanka. Często spotykamy się z tym, że bariści w ten sposób trzymają dzbanek. Oczywiście uniemożliwia to doprowadzenie mleka do temperatury 65 stopni, gdyż nasz organizm od 50 stopni zaczyna dostawać informację, że dzbanek jest gorący i nie doprowadzamy nigdy do odpowiedniej temperatury. Mleko jest, mówiąc krótko, za chłodne, stąd odpowiednie trzymanie dzbanka to za uchwyt. Wewnętrzną stroną dłoni dotykamy, puszczamy, dotykamy. Puszczamy, wtedy jesteśmy w stanie realnie sprawdzić temperaturę, a pamiętajcie, że nasze usta wytrzymują wyższą temperaturę niż dłoń i w większości mleko jest po prostu nie do końca dogrzane. Kiedy mleko mamy nalane, możemy przejść do teksturowania mleka. Na początek pokażę Wam, jak wygląda mleko niesteksturowane i gdzie możemy popełnić najczęstsze błędy. Zanim przejdziemy do spieniania mleka, przypominam zasadę podziału dzbanka. 1, 2 czy 4. Pozycja numer 2 będzie najlepszą pozycją, aby spienić mleko, wprowadzić w odpowiedni wir i uzyskać konsystencję jogurtową. Pamiętajcie, że jeżeli zastosujemy tą metodę, to nie ma znaczenia, czy będziemy spieniać mleko z prawej krawędzi,
ekspresu czy z lewej. Będziemy tylko zmieniać swoją pozycję do ekspresu, a ułożenie dzbanka będzie identyczne. Przechodzimy do spienia mleka. Pamiętajcie o tym, żeby przed każdym spieniem mleka przeczyścić dyszę, gdyż istnieje ryzyko wpuszczenia wody do mleka. Tak jak wspomniałem, teraz przygotuję dla Was mleko, które jest nienapowietrzone, czyli tekstura będzie bardzo niewielka. Zasada taka sama, jak przy każdym teksturowaniu, dysza musi dotykać dzióbka i być ukierunkowana w pozycję numer 2, czyli 1, 2 czy 4. Dzielimy dzbanek jak w poprzednim filmie. I teraz tak, jaki błąd możemy wykonać? Możemy zanurzyć od razu dyszę i nie napowietrzyć mleka, stąd tekstura mleka nie będzie odpowiednia. Doprowadzimy mleko również do 65 stopni. Odkręcamy. Napowietrzenie jest zbyt krótkie. Jak słychać charakterystyczny dźwięk, jeżeli mleko nie ma tekstury, wykonuje oto wir. Zakręcamy. Zwróćcie uwagę na błąd, który popełniliśmy, czyli zanurzyliśmy od razu dyszę pod mleko, nie napowietrzyliśmy, charakterystyczny dźwięk oznacza, że mleko nie jest napowietrzone, konsystencja mleka, no zdecydowanie nie możemy wykonać latte art tym mlekiem. Kolejny błąd to za bardzo napowietrzone mleko. Ustawiamy zawsze w ten sam sposób i napowietrzamy, czyli bardzo, bardzo długo utrzymujemy dyszę na powierzchni, następnie zanurzamy. Mleko osiągnęło odpowiednią temperaturę, ale niestety konsystencja nie jest zadowalająca, gdyż jest ona za bardzo napowietrzona. Przed nami trzecia metoda napowietrzania mleka. Prawidłowa. Pamiętajcie o używaniu ściereczki do dyszy. Tylko i wyłącznie do dyszy. Nie wycierajcie nią wokół młynka, ekspresu, blatu. Dbajmy o higienę dyszy i systemu mlecznego. Wkładamy w pozycję numer 2. Napowietrzamy. Polerujemy. I czekamy, aż mleko osiągnie temperaturę 65 stopni. Dotykamy, puszczamy, dotykamy, puszczamy, dotykamy. Czujemy, że temperatura zbliża się do odpowiedniej. Zakręcamy, wyciągamy, przecieramy dyszę. Odpuszczamy i zwróćcie uwagę na konsystencję mleka. Mleko jest z konsystencji jogurtowej, temperatura 65 stopni. Mleko jest aksamitne. I takim mlekiem można malować, co dusza zapragnie. Przed nami trzy rodzaje mleka. Pierwsze mleko niesteksturowane nadaje się do płatków śniadaniowych. No jako śniadanie. Mleko numer 2 za bardzo napowietrzone. Niektórzy z Was lubią taką kawę. My w żargonie baristów nazywamy to Karpaty Sudety, czyli jeżeli gość pije kawę i brudzi sobie nos pianą wystającą z filiżanki, to znaczy, że mleko było zdecydowanie za bardzo napowietrzone. I trzecie mleko, ostatnie, nadaje się do tworzenia wszelkiego rodzaju wzorów serca, tulipany, rozety i czego dusza zapragnie. Tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Jeżeli poznaliśmy już metodę teksturowania mleka, mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę, a o tym za moment. Mamy teraz propozycję dla wszystkich baristów początkujących. Jeżeli nie spienialiście nigdy mleka, jest to oczywiste, że na samym początku będzie 10-0 dla ekspresu. Niestety. Spoglądacie na mój stół, widzicie dzbanek, a dokładnie wazon, nie ma kwiatków. Jest to Chemex, do którego nalaliśmy wodę. Dlaczego wodę? Już Wam mówię. Lejemy do dzbanka 300 ml wody, identycznie jak w przypadku mleka. Następnie dodajemy odrobinę płynu do mycia naczyń. Smak dowolny, może być cytrynowy, miętowy, jaki sobie życzycie. I podchodzimy do ekspresu i spieniamy wodę z płynem do mycia naczyń. Zachowuje się on bardzo podobnie do mleka. Jest to ekonomiczny styl nauki teksturowania mleka. No i nie musimy wylewać hektolitrów mleka do zlewu, gdyż jest to marnowanie mleka. Na samym początku przejdźcie
Spinięcie. Jeżeli wygracie z ekspresem chociaż 4 razy, możecie spróbować na mleku. Zapraszam. Przeczyszczamy dyszę. Ustawiamy dzbanek w pozycji numer 2. Napowietrzamy. Polerujemy, czyli zanurzamy tuż pod powierzchnię, nie za głęboko, lecz nie za nisko. Dotykamy, temperatura 65 stopni jest odpowiednią temperaturą. Przecieramy dyszę. Czyścimy i zwróćcie uwagę na konsystencję. Woda z płynem przypomina bardzo mleko. Nawet możemy pokusić się o spróbowanie namalowania jakiegoś wzoru wodą z płynem. Mleko, płyn, płyn, mleko. Na pierwszy rzut oka bardzo trudno jest odróżnić mleko od płynu, więc jeżeli zrobicie taką kawę, uważajcie, żeby ktoś z waszych bliskich jej nie wypił, bo później będziecie go wynajmować na pokaz baniek na wesela. Oczywiście dodatkowe źródło dochodu. Mamy nadzieję, że wszystkie nurtujące was tematy i pytania zostały przez nas omówione. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie filmów, jeżeli chcielibyście zobaczyć jakieś filmy, piszcie do nas, zostawiajcie łapki w góry, subskrybujcie. Pozdrawiamy serdecznie Coffee Bar Academy, Rafał, Joanna i Aleksander. Niech moc kawy będzie z wami.